Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witamy wszystkich obecnych dzisiaj na wyjątkowej Wigilii Anno Domini 2017. Wigilii, która stała się już naszą środowiskową tradycją, bowiem spotykamy się w tym zaszczytnym gronie już po raz trzeci. W świątecznej i pełnej radości atmosferze zapraszamy do nas inicjatorkę środowiskowej Wigilii, panią Anetę Kocot, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach. Brawo. Zapraszamy. Witam Państwa bardzo gorąco i bardzo serdecznie. To już trzecia nasza środowiskowa Wigilia. Wigilia, czyli coś, co łączy, co jest rodzinnie. Z tego miejsca nie będę witać imiennie, ponieważ rodzina to to coś, co jest blisko. Więc wszystkie osoby, które tu dzisiaj są, rozumiem, że są jedną wielką rodziną. Proszę Państwa, wyjątkowa to dla nas chwila dzisiaj, wyjątkowy dzień, bo oprócz tego, że mamy dwa sołectwa, czyli sołectwo Dobieszowice i sołectwo Wymysłów, z czego się bardzo cieszę, bo są przedstawiciele sołectwa. Mamy również przedstawicieli Pokrownik, Sączowa, Siemoni i Rogoźnika. Dlatego podkreślam, że bardzo mi miło w naszej szkole powitać sąsiadów. Serdecznie ich witam. Witam dzieci i witam rodziców i dziadków, bo to moment, kiedy pozwolimy sobie rozstrzygnąć konkurs międzygminny na żłobkę bożonarodzeniową. Zapraszam bardzo serdecznie organizatorki tego konkursu. Myślę, że przybliżą, co to było i jak się odbywało. Drodzy Państwo, byłyśmy organizatorkami gminnego konkursu na żłobkę bożonarodzeniową. Organizując konkurs, kierowałyśmy się kultywowaniem tradycji budowania żłobek bożonarodzeniowych, prezentacją żłobki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej, kształtowaniem aktywnej i twórczej postawy dzieci i rodziców wobec sztuki, wzmacnianiem wiary we własne możliwości, wzmacnianiem więzi rodzinnych, współpracą z rodzicami. Każde z przedszkoli gminy Wodorniki mogło zgłosić do udziału cztery żłobki. W celu bezstronności każda z nich miała przyporządkowany numer. A do rozstrzygnięcia konkursu pani dyrektor Aneta Kocot po raz kolejny do jury zaprosiła członkinię Koła Gospodyń Wiejskich. Za to w tym miejscu chciałyśmy serdecznie podziękować, ponieważ panie te wspomagają nas swoją obecnością w kultywowaniu tradycji i kultury. Serdecznie dziękuję. Pani Małgorzata Sepetowska, wicedyrektor szkoły, pani Barbara Brzozowska, prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Dobieszowicach i członkinie, pani Krystyna Poznańska i pani Lidia Stani. Przyznajemy, że miały trudny orzech do zgryzienia, jednak po burzliwych naradach udało się wyłonić następujących zwycięzców. Prosimy wójta gminy Bobrowniki, pana Arkadiusza Ziębę oraz panią dyrektor o wręczenie nagród. Maciej Tomczyk. Zapraszamy tutaj do nas. Ex aequo, trzecie miejsce, Szymon Leśny i Stanisław Leśny. Zapraszamy. Wielkie brawa dla nich. Drugie miejsce. Beata Wyszy, Sączowa i Jagoda Karcz, Dobieszowice. Zapraszam.
Kośnik. Serdecznie dziękujemy za udział i współpracę. Święta pełne pięknych tradycji i podniosłego nastroju. To najbardziej uroczysty i wzruszający wieczór w całym roku. Wieczór wzajemnego zbliżenia, lekcja miłości, zadumy i refleksji. Spróbujmy już dziś oderwać się od kłopotów dnia codziennego. Posłuchajmy koleg, przypomnijmy niektóre zwyczaje, tak bardzo charakterystyczne dla świąt Bożego Narodzenia. Przeżyjmy ten wieczór w wigilijnej atmosferze. Wigilijna noc, noc, w której Bóg stał się człowiekiem, jest nam wszystkim dobrze znana. Ten czas rodzi radość i dobroć w sercu każdego człowieka. Dzielenie się opłatkiem, roziskrzona choinka, włożone pod nią prezenty, ciche melodie kolęd przenoszą dorosłych w świat dzieciństwa, a dzieci wzbogacają przeżycia, do których zawsze będą chętnie wracać we wspomnieniach. W każdym domu, gdzie więzi rodzinne spajają pokolenia, starsi pokazują nasze piękne tradycje tym najmłodszym. Wspólne muzykowanie przy choince, wspólna modlitwa sprawiają, że nawet małe dziecko poczuje tę wyjątkowość, którą później po latach tnie kolejne pokolenia. A skoro mowa o najmłodszym w rodzinie, przed Państwem w nietuzinkowym przedstawieniu najmłodsi uczniowie naszej szkoły, uczniowie klas pierwszych. Zapraszamy do obejrzenia widowiska. Zatrzymajmy się na chwilę. Zapraszamy. Thank you.
serce ma twoje. Znajdź drogę przez mną, zleć prawdę na mnie. Obłoka weź na śpiew, zleć serce na jednej i drugiej pani, od pana wójta i sołtysa. Coś słodkiego. Także dziękuję wam bardzo serdecznie. Z okresem Bożego Narodzenia łączy się wiele pięknych tradycji. Jedną z nich jest wspólne śpiewanie kolęd. Nawiązując do tego starego zwyczaju, zaśpiewajmy dzisiaj niektóre z nich.
Do obejrzenia widowiska jasełkowego zapraszają Państwa uczniowie klas trzecich i zespół wokalny Serduszka Radości. Stara legenda głosi, że w wigilijną noc zwierzęta mówią ludzkim głosem. Wyjątkowość tej jednej, jedynej nocy sprawia, że dzieją się cuda. Jak to było? Spójrzcie Państwo sami. Zapraszamy na występ. Natura mi
do siebie się uśmiechają, wysyłają promienie, oświetlając jasno ziemię, a najwięcej jedna złota. Pąta migota, gdzie maleńki król się rodzi, w ludzkim ciele Bóg przychodzi. Bracie księżycu, co się tu dzieje? Co to za gwiazda na niebie góry? Co świeci w ciemności. Pójdźcie wszyscy ze mną do Betlejem w kości. Narodziła się dziecina Boża, wyciąga do wszystkich swe cudne rączęta. Tuli je matka, panienka święta. Kto dzisiaj pójdzie do niego, do stajenki ciasnej, blasku gwiazdy betlejemskiej, jak słoneczko jasne. Jesus, que te pegue, não mais.
Chociaż dookoła spać nie mogę wcale, jakaś gwiazda mnie zbudziła, która świeci w dali. Ja ją także zobaczyłem i się bardzo zadziwiłem. Zapytać jej się może trzeba, czemu tak nas zła z nieba. Gwiazdko droga, gwiazdko złota, czy ty możesz nam powiedzieć, czemu błyszysz tak złociście na zimowym niebie? Ja nie jestem zwykłą gwiazdą, lecz wskazuję drogę do małej stajenki, gdzie się dziś narodził Jezusek Maleńki. A cóż to za dziecię, ten Jezusek mały? Narodził się dzisiaj i zbawi świat cały. Więc musimy ruszać w drogę, lecz nie sami. Może zaprosimy kogoś, żeby poszedł z nami. Za krzaczkiem siedziałem i wszystko słyszałem. Wielki ze mnie spryciarz, o tym dobrze wiecie. Hełd, nie pójdę razem z wami, ze mną nie zginiecie. A ty, gwiazdko złota, co tak mocno świecisz? Oświetlaj nam drogę wśród śmiesznej zamieci. Ja bajeczkę ładną przeczytam na uszko.
No to chodźmy, czas ucieka. Pan Jezusek na nas czeka. Ta noc zimowa jest wyjątkowa. Idziemy wszyscy do Jezuska Pana. Musimy się śpieszyć, by zdążyć do rana. Thank you.
czuję, całym sercem radośnie się życzy, aby oczy nie płakały nic, żeby w sercu nie było goryczy. Bierzemy opłatek, stajemy przed wami, by złożyć życzenia od wszystkich dziadek. Pamiętajmy, wierzyć nam trzeba i kochać Boga. Wtedy do nieba na pewno wszyscy się dostaniemy. A za uwagę dziś dziękujemy. Muzyczne. Co roku na takie warsztaty jeżdżą i tu kolejny raz ukłony do władz gminy i naszej Rady Sołeckiej, która nie szczędzi nam pieniążków na to, żeby nasze serduszka radości się kształciły i tak pięknie, cudownie wyglądały jak prawdziwe serca. To tyle o serduszkach, a teraz się zwracam do uczniów klas trzecich i mówię, że jesteście cudowni. Dzisiaj byłam na próbie. Nie widziałam ani jednego stroju. Powiem szczerze, robiąc dekoracje, zwróciłam się do wychowawców, gdzieś tam są, za kurtynami i powiedziałam, jak dzieci odnajdą się w dekoracji bez strojów. Mają skrzydła, są jeże, trochę się tego obawiałam, ale widać, że nie muszę się o nie zmartwić. Jesteście po prostu świetni, rewelacyjni i oby tak dalej było. Myślę, że jeszcze wystąpicie nie raz, bo już jutro i myślę, że też w kościele, a gdyby rodzice bardzo chcieli taką wieczornicę popołudniową zrobić, to obiecujemy, że w styczniu na zebraniach jeszcze raz się wszystkim pokażemy wspólnie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Thank you.
zapraszamy do wigilijnego stołu przedstawiciela koła gospodyń wiejskich w Dobieszowicach. Zapraszamy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymysłowie, Rady Rodziców. Zapraszamy przedstawicieli do nas. Samorządu Uczniowskiego, Sołtysa Dobieszowic, Szkolnego Klubu Wolontariusza, a niestety Sołtys Wymysłowa jest z nami duchowo. Nie mogła dziś być razem z nami ze względu na sprawy osobiste. Jednak w dniu wczorajszym przekazała piękne życzenia, życząc Państwu niezapomnianych świąt. Na koniec zapraszamy gospodarza dzisiejszej uroczystości, panią Anetę Kocot, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach. Proszę wszystkich o chwilę refleksji i zadumy. Pochylmy się nad tą istotą jakże magicznej nocy. Zapraszam ucznia Gordiana, byśmy mogli usłyszeć słowa liczące ponad 2000 lat. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ewangelia według świętego Łukasza. Narodzenie Jezusa. W owym czasie doszło do rozporządzenia Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spisywności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wyłożono Konsylię i Wierendiusz. Wybrali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poświęconą sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tak przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swojego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Oto słowo Boże. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdy na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby uczyć się miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Ksiądz Jan Twardowski. W imieniu Samorządu Uczniowskiego chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia dyrekcji, nauczycielom, gościom oraz uczniom naszej szkoły. Nadchodzące święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości, refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący nowy rok. W tym wyjątkowym czasie chcemy życzyć przedstawicielom całej społeczności szkolnej wiele zadowolenia i sukcesów z podejmowanych wyzwań. Niech Was ogarnie uczucie radości, miłości i szczęścia, rozlewając się obfitością łaski, które nowo narodzone dziecię niesie w Wasze rodziny i Was. Niech składany uczucia pokłon wprowadzi Was poczucie bezpieczeństwa i pokoju w 2018 roku, dając siły do realizacji marzeń, którymi warto się dzielić i nadziei, bez której nie da się żyć. Radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych osób, miłości, radości i ciepłej atmosfery, sukcesów w pracy i wytrwałości w realizacji planów. Nowy rok niech przyniesie pełno radosnych chwil i spełni najskrytsze marzenia. Życzą wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza wraz z opiekunami Tamarą Pudo, Magdaleną Polak i Agnieszką Raun. Wraz z życzeniami pragniemy przekazać na ręce pani dyrektor pracę wykonaną przez podopiecznych ośrodka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Piekarach Śląskich, z którymi nasz Szkolny Klub Wolontariusza nawiązał współpracę. Ksiądz Rafał Przybyła, prezes Stowarzyszenia Miłośników Koni Hubertus. Szanowna pani magister Aneta Kocot, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach.
Z wielką radością przyjąłem zaproszenie na Państwa obłok. Radość jest wielka, iż Państwa placówka wspiera hipoterapię prowadzoną przez nasze stowarzyszenie. Za pomoc i wrażliwość bardzo dziękuję. Niestety kapłański upadek z księdzem biskupem nie pozwala mi przyjechać do Państwa. Żałuję bardzo. Proszę przyjąć ode mnie mojego stowarzyszenia, jak i naszych 54 podopiecznych życzenia Bożego błogosławieństwa, radości i pokoju. Niech dobry Bóg błogosławi każdemu waszemu przedsięwzięciu. W naszym stowarzyszeniu kierujemy się słowami wielkiego koniarza Monty Robertsa, który napisał kiedyś: jeśli nie uda mi się zrealizować mojego marzenia, myślałem sobie, nie stanie się to dlatego, że nie skorzystałem z szansy podjęcia wyzwania. Również każdy nauczyciel, pedagog i dyrektor ma swoje marzenia. Życzę więc odwagi w korzystaniu z szansy realizacji tych marzeń, które są w Was zarówno w domu, w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Za wszelkie dobro dziękuję i pozdrawiam. Ksiądz Rafał Przybyło. PS. W ramach podziękowań za akcję, którą Państwo podjęliście dla naszego stowarzyszenia, zapraszam wszystkich na wycieczkę do naszej stajni. Proszę Państwa, kochane dzieci, bo jeszcze jesteście. Pomyślałam kiedyś, że marzenia mogą się spełnić, czasami nie. Dzień Mikołaja, 6 grudnia. Są dorosłe dzieci, więc Mikołaj już dawno do waszego domu nie przychodzi. Wiecie co? Co się stało? Zapukał Mikołaj, taki prawdziwy. Miał brodę, czerwony płaszcz, wielki wór. Niesamowite. Czy to sąsiad, czy ktoś zrobił żart, ale bardzo taki fajny, taki miły. Ten Mikołaj tu u nas dzisiaj jest. Dziękuję mu za to, że przyszedł. Dziękuję serdecznie. Słuchajcie. Teraz wrócę się do dzieci. Musicie wierzyć, że takie chwile nastają. Proszę Państwa, nie zostało nic, jak złożyć tylko życzenia. Zdrowia. Jeszcze raz zdrowia. Jakie zdrowie, to jest wszystko. Każdemu na tej sali życzę takiej atmosfery, jak jest u nas w szkole. Życzę takich współpracowników, oddanych i wzorowych, i pedagogicznych, i niepedagogicznych. To jest naprawdę duży sukces, że potrafimy coś zrobić razem i to, że potrafimy przyciągnąć tak wiele miłych i bliskich sercu osób. To czas wyjątkowy, więc cieszmy się, radujmy się z danej chwili. Życzę całym rodzinom wszystkiego, co najlepsze. Spokoju, radości i pomyślcie kiedyś, że może nawet już w starczym wieku przyjść Mikołaj i na to czekajmy. Na ten właśnie dar. Wszystkiego najlepszego wszystkim. Jeszcze, bo ja tak jak już wezmę mikrofon, to jeszcze coś powiem. Dzisiaj w zasadzie rano miał z nami nie być dwóch panów. Pana Leszka i pana Darka. Wielki szok, bo są z nami w zasadzie od września, pomagają robić Tomka, przepraszam. Zawsze mu mówię Darek, więc chyba wybaczy. I pomagają nam robić wiele rzeczy. Ja coś narysuję, to oni to wykonali. Ja coś pomyślę, oni są. I mówię, nie dam rady, ale zobaczcie, znowu są. A to znowu dzięki panu dyrektorowi zakładu karnego, który przez 5 telefonów powiedział, damy radę. I dziękuję serdecznie za to, że jesteście z nami i o 20 wrócicie. Pozdrawiam was. Dziękuję serdecznie.
kolędowania i kolacji. Ale zanim to nastąpi, myślę, że pomawiamy się wspólnie upłatkiem. Dziękuję bardzo. Smacznego życzenia.